Towarzysze, w komentarzach pojawiają się ciągle prośby o nowe odcinki, wykłady, czy jak to tam chcecie, różne tematy. Więc między innymi pojawił się temat dotyczący ustaszy, żebym powiedział coś na temat ustaszy. Więc w kontekście tego, co się dzieje w Polsce, całej tej reakcji narodowej, wzrostu właśnie ruchów narodowych, nacjonalistycznych, ruchów, które jeszcze jakieś tam 20 lat temu były stosunkowo słabe, a od jakiegoś czasu obserwujemy eksplozję, no to wydaje mi się to temat bardzo ciekawy. Więc tak, no, zacznijmy może od polskiego ruchu nacjonalistycznego i kilku haseł, które z tym ruchem nacjonalistycznym są związane. Więc takie dwa hasła, które nas bezpośrednio dotyczą, to jest hasło: a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści, a drugie hasło: raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę. Więc, no, właściwie dosłownie oba te hasła, no to jest to życzenie śmierci, jest to groźba karalna, znaczy niekaralna, jest to właściwie groźba niekaralna, bezkarnie można na ulicy wyjść i grozić komunistom śmiercią. I właśnie są to takie środowiska katolickie, narodowe katolickie, które życzą śmierci komunistom, no i robią to całkowicie właśnie legalnie. No i tutaj to ma związek z ustaszami. No, ustasze to taki ruch nacjonalistyczny, katolicki, chorwacki, który no, zaczął działać w latach 20. właśnie w Chorwacji. Chorwacja wtedy nie istniała jako niezależne państwo, no więc dla tych, co nie znają historii, to przypominam, że w tym czasie, właśnie po I wojnie światowej, powstała Jugosławia. Jugosławia była wtedy królestwem, no ale no, centralno no, Jugosławia, no co to w ogóle jest Jugosławia? No, jest to Federacja Południowych Słowian. No i wśród tych właśnie tych Słowian południowych, no to najbardziej liczną etnicznie nacją są Serbowie prawosławni i Chorwaci, którzy są katolikami. No i ci Chorwaci właśnie pod wpływem ruchów faszystowskich w Niemczech i we Włoszech właśnie zaczęli głosić hasła nacjonalistyczne, antykomunistyczne, no bo ten faszyzm europejski miał charakter zawsze antykomunistyczny. To antykomunizm był bezpośrednim takim no, inspiracją dla Mussoliniego, antykomunizm był też inspiracją dla Hitlera, walka właśnie tam z Bawarską Republiką Rad. No i antykomunizm był też inspiracją dla tych chorwackich ustaszów. Ustasz to jest w sumie ładne słowo po chorwacku, no to znaczy tyle co powstaniec, no ale właśnie ci powstańcy, no to To był to ruch, chorwacki ruch faszystowski. I no i co? No, na początku zaczęło się od słów, to znaczy od tam jako tako działalności właśnie publicystycznej, właśnie głoszenia, popularyzowania jakichś tam haseł narodowych, faszystowskich, antykomunistycznych. Później rozpoczął się drugi etap, czyli drugi etap to jest pod koniec lat właśnie chyba 29-30 rok, to jest po początek, kiedy te hasła zaczynają być wcielane w czyn w postaci zamachów terrorystycznych. Rozpoczynają się właśnie działalność terrorystyczna katolickich Chorwatów. Jest to ważne, gdyż do dzisiaj to się no, właściwie te środowiska katolickie, no to i w ogóle tak, polskie środowiska narodowe, to lubią jakby twierdzić, że ten terroryzm, no to jest coś zarezerwowane dla muzułmanów, że to tylko terroryści to są islamiści. No otóż nie, no ten terroryzm katolicki właśnie w latach 30. w Jugosławii, no to istniał i
No ale to wszystko, no to raczej to jest, no ten taki liczba ofiar terroryzmu katolickiego, no to raczej no, to nie było zjawisko specjalnie groźne. Sprawa stała się groźna w momencie wybuchu II wojny światowej i zajęcia właśnie Jugosławii przez Niemców, którzy jakoś tam umożliwili Chorwatom no, stworzenie własnego jakiegoś tam pseudopaństewka. No i wtedy żarty się skończyły. To znaczy, no, to co wcześniej, no to można było nazwać jakimś takim no, żartem przypominającym troszkę to, co robią dzisiejsi narodowcy, czyli po prostu działalność publicystyczna, polityczna, jakieś demonstracje uliczne, jakiś tam jakaś drobna przemoc terrorystyczna. To w momencie, kiedy powstało państwo faszystowskie, chorwackie, Ante Pawelicia, no to właśnie ci Chorwaci. Chorwaccy faszyści pokazali twoją twarz, no i zaczęli tworzyć obozy koncentracyjne dla przeciwników religii katolickiej. Więc no to jest dramat, no, że no ja nie jestem jakimś językoznawcą, no ale no z tego co słyszałem, to właściwie między Chorwatami a Serbami, no to oni są w stanie się porozumieć jakby w jednym języku. To jest inny alfabet, ale językowo to jest właściwie ten sam język, także nawet istnieje taki termin język serbsko-chorwacki, to znaczy, no, że właściwie tak samo ten język się wymawia, tylko inaczej się go pisze. No inaczej właśnie po tej stronie katolickiej, inaczej. No ale no, jest mnóstwo jakichś ludzi, którzy właśnie no, mieli pochodzenie, pochodzili z rodzin właśnie tych. No sam Tito, no to chyba jego mama czy tata to właśnie był z Chorwacji, a druga część z Serbii. No i jakby nie było problemów żadnych komunikacyjnych. Różnica zasadnicza to była różnica religijna, czyli właśnie między katolikami a prawosławnymi. No i ci faszyści chorwaccy zaczęli tworzyć obozy koncentracyjne dla Serbów. Mnóstwo ich wymordowali. No i to wszystko było w imię właśnie katolicyzmu. Szerzenie katolicyzmu właśnie i likwidowania wrogów chorwackiego katolicyzmu. Więc no, jest to taka przestroga, to znaczy no, widać, że jeśli się toleruje funkcjonowanie takich haseł właśnie, haseł wzywających do przemocy, bo tej przemocy wobec przeciwników politycznych to ustasze mówili od samego początku. To nie było tak, że to była jakaś niespodzianka. No, to po prostu no, jest pewien ruch polityczny, który głosi wprost, że swoich przeciwników politycznych no, to eksterminuje. No ale jakoś nikt specjalnie się tym nie przejmował, nie było jakiejś tam specjalnie wobec tego no, jakiegoś odporu. Aż w pewnym momencie, no, państwo, które powstało, to państwo chorwackie, no, pseudo-państwo, oni tam, no, właściwie, no, nie mieli nic do powiedzenia w polityce zagranicznej, bo o wszystkim decydował Hitler, ale oni mieli jakby tutaj duże pole manewru na gruncie właśnie polityki wewnętrznej, którą wykorzystali właśnie wobec czystek etnicznych. No, a więc przede wszystkim wobec Serbów, także wobec Żydów. W przypadku Żydów, z tego co wyczytałem, no to stosowali politykę, że każdy, który się nawróci na katolicyzm, tego oszczędzają. To zresztą spowodowało jakieś tam konflikty właśnie z III Rzeszą, bo III Rzesza chciała wszystkich Żydów mordować, a Chorwaccy, ustasze okazali się humanitarni na tyle, że jeśli ktoś dobrowolnie przejdzie na katolicyzm, no to go tam oszczędzą. No więc to państwo chorwackie tych ustaszy, no to przypomina, no sądzę, że to jest to twór podobny troszkę do dzisiejszego państwa islamskiego. Nie wiem, czy to państwo jeszcze istnieje, no to już właściwie dogorywa, tam padł Mosul, upadła Rakka, zginął ten cały kalif Bagdadi, więc to państwo już dogorywa. No ale no, istniał sobie właśnie taki przez kilka lat taki twór na Bliskim Wschodzie, takich fanatyków religijnych, którzy swoich wrogów religijnych i wrogów religijnych konkretnie chodzi o wrogów
i islamu sunnickiego w tej wersji właśnie hardkorowej, no. Bo oni, no, przede wszystkim większość ofiar tego państwa islamskiego to byli szyici, no bo tam regularnie podkładali bomby w Bagdadzie właśnie w tych meczetach szyickich. No to właśnie podobnym takim państwem było państwo no, Chorwatów. A więc fanatyków religijnych, katolików, którzy no, nie mieli żadnych tutaj skrupułów moralnych, żeby swoich właśnie przeciwników religijnych mordować w najbardziej okrutny sposób. No i tak, no, mówię o tym po to, no, przede wszystkim mówię dlatego, bo tutaj zostałem proszony, no, przez towarzysza Kurni, no, ale jest to dość ważne, no, bo zazwyczaj dyskusja z polskim katolikiem na temat przeszłości Kościoła katolickiego, przemocy, którą tu Kościół stosował, to jest zawsze jakaś taka dyskusja, no, a to było dawno, to się skończyło, co ty mi tutaj wyskakujesz z jakimiś wyprawami krzyżowymi, przecież to prawie 1000 lat temu, inkwizycja to też dawno temu, jakieś tam mordowanie Indian w Ameryce to też. Więc on właściwie wszystkie, cała ta dyskusja to jest zawsze jakby, no, najpierw jakby się mówi, no to było dawno temu, no. Do tego dochodzi jeszcze argument, no dobra, no Kościół za to przeprosił. I tak dalej, i tak dalej. Więc no, jeśli chodzi o Ustaszę, no to sprawa, no, jest świeża, no. Jeszcze żyją ludzie przecież, którzy żyli za tamtych czasów, więc to. W każdym razie, no, katolicy bardzo lubią podkreślać męczeński charakter swojej religii, tak mówią, no, czy o tym, jak cierpiał Chrystus, czy o tym, jak cierpieli pierwsi chrześcijanie, czy o tym, jak cierpieli jacyś inni męczennicy, którzy no, szerzyli tą wiarę chrześcijańską, i tam jest przykład, to we Francji to jest taki Saint-Denis, gościu, któremu obcięto głowę, on z tą głową chodził dalej i nawracał na chrześcijaństwo. Wiem, że to śmieszna historia, no, ale ten Saint-Denis, no to jest. No, on jest wszędzie, no tam jest, w każdym mieście jest właśnie jakiś kościół tego Saint-Denis, takie miasteczko na północ od Paryża właśnie się nazywa Saint-Denis. Tam był to ten pierwszy kościół, z którego później promieniowało chrześcijaństwo na Francję. Dobra, ale nieważne. No, w Polsce jest ten święty Wojciech zamordowany przez Prusów, i tak dalej, i tak dalej. No, a z takich jakby nowszych historii to jest Popiełuszko. Więc właśnie, no, i jeszcze się podkreśla, że tam Wojtyła został właśnie ofiarą zamachu. Więc bardzo często katolicy lubią się przedstawiać w roli ofiar. No, właśnie w tej Chorwacji, no to było na odwrót. No, katolicy właśnie byli w roli tych katów. I no to, co uderza, to, że nie sam fakt, że po prostu no, byli faszyści, którzy od czasu do czasu no, chodzili do kościoła, no. Bo to jeszcze byłoby jakieś usprawiedliwienie. No, z tego, co ja rozumiem, co wyczytałem, no to właśnie no, agitacja do tej organizacji faszystowskiej, to ona była właśnie wśród tych kół kościelnych, to jacyś seminarzyści duchowni, że taka prosta droga właśnie od tego, że ktoś wstępuje do seminarium, do tego, że zostaje właśnie później, nie wiem, komendantem obozu koncentracyjnego i zajmuje się mordowaniem prawosławnych. No więc, no to jest rzecz, no, ohydna, w ogóle godna potępienia. Szkoda, że, no, ja nie słyszę jakoś, żeby polscy katolicy jakoś w tej sprawie się odnosili. Tak głośno mówią o terrorze właśnie, o terrorze islamskim, o terrorze komunistycznym, a jakoś nigdy nie mówią o terrorze katolickim, no. Więc mam nadzieję, że ten filmik, no, spowoduje, że jakoś, no, uderzą się w piersi i coś na ten temat powiedzą.
A ja bym chciał jeszcze tutaj kilka słów powiedzieć o właśnie głoszeniu tych haseł, takich jak no właśnie o wieszaniu komunistów i zabijaniu ich przy pomocy sierpa i młota. No, to jest rzecz, którą no, na pewno trzeba na to jakoś zareagować. No, to nie może być tak, że ludzie sobie tak krzyczą i nie ma wobec tego no, żadnej jakiejś reakcji. No, więc no, reakcje mogą być dwie. No, można zaproponować jeszcze kilka innych reakcji, no, ale przede wszystkim uważam, że komuniści powinni rozpocząć kampanię na rzecz samoobrony. No, to nie może po prostu człowiek, który publicznie na ulicy wobec komunistów rzuca takie rzeczy, powinien zostać nagrany, powinien zostać zidentyfikowany z imienia, nazwiska, powinien zostać jakby namierzony adres i miejsce pracy, i takiej osobie należy jakby wytoczyć proces karny o groźbę karalną. Chodzi o to, żeby właśnie stworzyć rejestr osób, które na ulicy właśnie stosują te groźby karalne i w ten sposób jakby te osoby niszczyć, żeby niszczyć ich życie. To znaczy, no, sam jakby jestem ofiarą polskiego systemu karnego i sam fakt wytoczenia komuś procesu to już jest udupienie człowieka. A więc, no, jeśli człowiek jest nauczycielem, pracuje z dziećmi i tamtego, to jeśli jemu się wytoczy sprawę o to, że chciał kogoś zabić, to i równocześnie pójdzie się pod tą szkołę, gdzie on naucza, i tam się rozrobi plakaty, rozwiesi ulotki, da się te ulotki rodzicom i powie, że tutaj pracuje nauczyciel, który właśnie pracuje z waszymi dziećmi. No i on tutaj właśnie niedługo będzie miał proces o to, że chciał kogoś zabić. No, większość pracowników właśnie tego typu instytucji, jakiś dyrektor, on się nie pieprzy. On sam fakt, że już wobec osoby jest wytoczony zarzut, postawiony zarzut, on nie czeka na wynik procesu, on tą osobę od razu zwalnia. Zwalnia z pracy, więc no oczywiście, no, nie twierdzę, że pokonamy w ten sposób antykomunistów, ale jeśli uda nam się zniszczyć przynajmniej dwie, trzy, cztery, jakby dwóch, trzech skurwysynów, właśnie zniszczyć ich życiorysy, to żeby ciągnął się za nim smród taki, żeby po prostu no, mieli oskarżenie o groźbę karalną, no bo jednak no, publiczne mówienie o tym, że ludzi należy wieszać, no to w Polsce PiSu to może by i przeszło, no ale jesteśmy w Unii Europejskiej. No tutaj Unia Europejska ma jakieś tam swoje zapisy o demokracji, o tym, że ludzi tak po prostu nie można wieszać na ulicy bez sądu. I należy tutaj działać prawo oczywiście jest po stronie kapitalistów przeciwko komunistom. Nie mam złudzeń, taki gościu, zwłaszcza teraz, jak PiS będzie miał swoich sędziów, no to proces mu wytoczymy, a on i tak zostanie pewnie uwolniony, no ale i oczyszczony z zarzutów, jako, no nie wiem, no, w końcu groźba zamordowania komunisty to uznają no, jak to się mówi, jest taki termin. Coś tam, no, niska szkodliwość społeczna, no. Najprawdopodobniej wymyślą sobie taki ten, no ale jednak no, fajnie by było kilka takich osób właśnie zniszczyć. I to nie jakiegoś tam, nie wiem, osiłka łysego, bez mózga, tylko raczej kogoś z elity, no, kogoś, kto tam właśnie w tym ruchu nacjonalistycznym czy antykomunistycznym już ma jakąś pozycję, ma nazwisko, co gdzieś pisuje, gdzieś ten, no to właśnie taką osobę należałoby nagrać, gdzie on te osoby obraża, czy krzyczy tego typu rzeczy, i spróbujmy, no, spróbujmy, a może się uda.
A może, no w każdym razie, no jakoś, no oczywiście, no są też inne metody. Są też inne metody rozmawiania z takimi ludźmi. Sami wiecie, jakie towarzysze. Ja nie będę ich tutaj mówił. Ale no najpierw lepiej spróbować metod legalnych. No i nawet jeśli ten ruch nacjonalistyczny ma rosnąć w siłę i ma być coraz silniejszy i prędzej czy później ma się to skończyć realną przemocą wobec komunistów, to zawsze możemy metodą małych kroczków troszkę tutaj im podkładać nogi i troszkę to spowalniać. A na pewno no, już sam fakt wytoczenia takiego procesu, no to jest coś medialnego, no, pokazać, że komuniści kontratakują.